Cześć, witajcie z tej strony, witam was po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w serii zagrajmy w LEGO Star Wars The Skywalker Saga, czyli LEGO Star Wars, LEGO Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów, tak jest polski tytuł. Także co, idziemy teraz do... co jest? Jakiś C-3PO z klockiem Kyber, tak on się chyba nazywa. Jakoś tam uczy. Ale my tam idziemy do punktu zaznaczonego. Takie rzeczy to się będziemy bawić w trybie, w grze na 100%. Najpierw będziemy przechodzić gierkę na 100%, to na pewno tam parę misji tutaj na Tatooine zrobimy. Na dziś było wszystkie, bo w końcu gra na 100%. Ale się okaże, widzowie. Tak, może jak sobie tak chodzimy, to powiem wam, co sądzę póki co o tej grze. To jest nasz już 4. odcinek. Powiem wam, że gierka jest naprawdę wspaniała. Ale wiele rzeczy, konkretnie tych popularnych, oczywiście wskazamy, wiele rzeczy jest, Maul, bardzo takich, bardzo szybko zrobionych. O ja, ten Jar Jar to jest świetny po prostu. Odkąd się pojawił Jar Jar, każda z nim cutscenka jest smutna. A nie no, widzowie, mimo że tak gra jest mało taka, jakby bardzo ma szybkie tempo i wielu fanów może z tym się, wielu fanów może to denerwować, to i ta gra jest świetna. Co jesteś? W końcu ujawniliśmy się przed Jedi. Ruszaj za nimi, mój młody uczniu. Wiesz, co robić. No i proszę bardzo. Jeśli zdołamy uniknąć walki z innymi obcymi w kapturach, może tym razem dotrzemy na Coruscant. Owszem. Aczkolwiek ten akurat nieznajomy był chyba lordem Sithu. No był na 100%. Coruscant. Podróż. Otwierć, bo jesteśmy tutaj na Tatooine. Tutaj się tam steruje. A tak, dobra. Strzałeczkami. Potwierdź. Potwierdź. Czy na pewno chcesz się udać do dzielnica federalna? Myślę, że tak. Oj tak, jest tutaj podróż w nadprzestrzeni. Świetnie. Można nawet statkiem sterować tutaj w nadświetlnej. Powiem wam, że to pięknie, naprawdę pięknie wygląda. Z tego, co też tam słyszałem, to gra ma naprawdę bardzo szybkie tempo. Jest. Coruscant, dzielnica federalna. Coruscant. Nigdy w sumie nie wiem, jak się wymawia nazwę tej planety. Mamy oczywiście tutaj kanclerza Palpatina, a w sumie, teraz jeszcze senatora. Kim jest kanclerz Palpatine? Myślę, że wszyscy wiecie. Ale jeśli nie, to tutaj wam nie będę spoilerował, jeśli nie oglądaliście Gwiezdnej Sagi. Kolejny typ popularny. Porozmawiaj. Wspaniale widzieć, że żyjesz, wasza wysokość. Po zerwaniu łączności zaczęliśmy się obawiać najgorszego. Z niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Nabu. Wasza wysokość, czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? No myślę, że nie mam innego wyboru, więc oczywiście się tutaj muszę z senatorem Palpatinem zgodzić. Wielki kanclerz Valorum zwołał specjalne posiedzenie, na którym przedyskutujemy sytuację na Nabu. Ale muszę być szczery, jego władza nie sięga daleko. Wątpliwe, żeby Senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli wasza wysokość zasugeruje wybór nowego wielkiego kanclerza, który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. To już widać, Palpatine sieje wątpliwości w królowej Amidali. Ach, jesteśmy więc. Te transportowce zabiorą nas do budynku Senatu. muszę jeszcze zająć się pewnymi kwestiami, tak więc wyruszę pierwszy. Ok. W dogodnej chwili zapraszam do swojego gabinetu. Stamtąd udamy się na spotkanie, a tymczasem... Okej, tymczasem sobie nie wiem co, ale... No dobrze. W ogóle jak to jest piękne, jak to pięknie wygląda tutaj ten widoczek. Dobra, F, wsiadamy. O już. Dokąd to się dziś wybierasz? No, myślę, że do Senatu. Sympatycznej wycieczki i życzę 0 łupieżców na trasie. A dziękuję, tutaj droidzie. Jak się stąd wysiada? A, dobra. Co ma wysiadła? Co, wchodzimy do Senatu, widzowie. O, czas najwyższy. Czy możemy rozpoczynać spotkanie? Myślę, że jak najbardziej. Tak, jesteśmy w Senacie. Ciekawe w ogóle, czy tutaj będą IT, tak jak w filmie. Są łuki, są dżawy. A co on zrobił? Musimy szybko coś zrobić, no dobra. Wstrzymać federację. Ja mam widzowie, że gra jest naprawdę... Widać miłość twórców do Gwiezdnych Wojen w niej robieniu. Mimo, że fabuła jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. Mas Ameda tylko 2 słowa wypowiada. Postanowiłam, że wrócę na Nabu. Już? Proszę wasza wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. To jest za szybko to się dzieje. O, mamy radę Jedi. Teraz na to. Ruszaj z królową na Nabu i odkryj tajemnicę. Ale to się szybko dzieje. Mglista przyszłość chłopca jest. Ale w ogóle szybko. Prawdę sądzisz, że przekonamy bossa NASA, żeby pomógł wasza wysokość? Sądzę, że tak. A mamy inne wyjście? Wierzę, że zdołamy go nakłonić. Polisy nie znają bossa jak Moisa. Uparty jest jak Famba. Jak zwykle optymista, Jar Jar. To jest Famba. Dotrzesz do celu, raz, dwa. I w 2 cutscenkach tak naprawdę nam się pokazało takie dobre pół godziny filmu. Ale fajnie, że to zostało tak przyspieszone, bo to jest mało polityki, a dużo ciekawych scenek. Miałem aktualizację, tak jak moje istnienie znów ma sens. Najwyraźniej. Lecimy na Nabu, oczywiście podróż. Podróż. Jezioro Płanga. Oczywiście się udajemy. Bardzo jesteśmy w nadprzestrzeni. Ok. Dobra, jesteśmy tutaj Qui-Gon, Jinem i Obi-Wanem. No to idziemy chyba gdzie do tego świętego miasta. Do miasta Gungan. No my tak, na filmie tam teoretycznie nie byliśmy, znaczy nie, no był tam Jar Jar, ale tam nikogo nie było. Zobaczymy jak to sobie rozwiąże fabułka gry. Gdzie wszyscy poszły? A, no właśnie, o tym mówię. Oby boss nas jednak był. O tym mówię. Chodźmy do sali. Czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. W świętym miejscu Gungan. No. Jak kłopoty to idą w świętym miejscu, a maszynek tam się już mielą, tam idą. Dokładnie. Czyli w sumie wracamy. A. Nie doskoczyłem. No nie, jest to jakiś Gungan, ale to chyba do gry swobodnej, a nie na potrzeby fabuły. Świętego miejsca. A, klucza. Klucza? O. Proszę bardzo. Ale chyba o, widzowie, pierwszy raz chyba układamy klocki w tej grze. To jeszcze za pomocą mocy. Świetnie. To się nazywa rusznik głowy. No, dosłownie i przenośnie, tak. O, jest, są Gungani. Jar Jar Binks, lepiej niech ma powód dobry, że przyprowadzić obcych w święto miejsce. O, jest bardzo dobry powód. To ja jestem Amidala. Nie, ja jestem Amidala. Ja jestem Amidala. Nie, ja jestem Amidala. Dobra, Qui-Gonie, Amidala. Ja jestem Amidala. Ja jestem. Wybaczcie kłamstwa, musiałam dbać o swoje bezpieczeństwo. No troszkę za bardzo nawet. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. Oj! Biedna żabka. Pomóżcie nam. Boże, moi synowie będą przyjaźni. Ruszajmy do pałacu. Musimy zaatakować ich statek i stawić czoła wicekrólowi. No i jest zaląpałem. Prawda, znów dobre 10 minut filmu ucięte. Ale jeśli wicekról ucieknie, wróci z kolejną armią droidów. Scenki i tak nie mogą być jakieś długie, więc w sumie nawet dobrze, że spora część filmu została ucięta. Pomożesz, ukrywając się gdzieś i zostając przy życiu. To nie brzmi. O, kurczę, dialog uciekł. Ajajaj. Ej, bez... Widzowie, wiecie co teraz będzie, nie? Walka z małym? Walka z małym. Będzie bezpieczny. Wicekról powinien być w sali tronowej. Ale to mój statek! Mamy to. Kurczę, bez muzyki to tak trochę średnio tutaj. Chyba wyłączę muzykę teraz, na sekundkę. Oj tak. Oj tak, walka z Darthem Maulem. Widzowie, ja sobie włączę szybciutko muzykę. Opcje dźwięku. Głośność muzyki, no. Tyle dam, widzowie, tyle damy. Może YouTube. Opcje znów grę wybierz. Może YouTube jakoś to przepuści. Ale ja muszę, widzowie, po prostu muszę. Uważaj i pamiętaj swoje szkolenie obuła. Zaczynamy! Walka z Maulem. Tak. Przytrzymaj E, aby podnieść wybrany. No jasno, to wiemy, widzowie. Tutaj. Ale jak to pominąć? Halo. Nie to. Przytrzymaj E. O, to wiemy. Aby zróżnicować. No, dlaczego mam caj? O, to może się przydać. Dobra, czyli spacja lub... A, czyli też są nasze... Przytrzymaj. Ale muszę szybko życie sobie dla mnie. Przyciskamy szybko E. A, dobra. Jedno serduszko stracił. Serduszko chyba tak była nawet tarcza. Oj tak, powiedzcie, że się możemy z nimi bić. Proszę, powiedzcie, że się możemy... Oj tak. Mamy towarzystwo! Co ja zrobiłem? Jest mały. Co się stało? Zaczęło się gierka, coś. O, droidi kasy widzę tutaj. Mam już bardzo nawet dwa. Jest muzyka, widzę przynajmniej. Co jest? Czy oni grają muzykę, widzowie? Czy to jest nasza orkiestra? Normalnie John Williams w wersji. Jesteś. Obi-Wan. O kurczę. Może się jakoś... znajdzie tutaj magicznie. O, jest Obi-Wan, dobra. Jest mały. Zaczynamy. Lewy kontrol. A, dobra. Się zmieniamy. Ku, naciskam lekką ku. Ale przewagiliśmy z miecza. A kurczę. Co jest? Tak chyba nie miało być. Albo miało. Nie wiem. Dobra, co mamy robić? Spacja. A, takie to jest skoki. Spacja. To są droidy. Co za skok. Mnie by nie starczyło sił. Znajdźmy jakąś inną drogę do niego. To jest odkurzacz. Wiesz? Okej. Chodź, Qui-Gon. Kurczę, tak to chyba nie miało wyglądać. Ja zblokowałem grę? Powiedz, że nie. Dobra, chyba nie. Trzymaj. W sumie naciskaj. O kurczę, tak to nie miało wyglądać. A Tarapas nie miała wyglądać, teraz załatwił tutaj mały. O, sorry, mistrzu. No, trzeba te uniknąć, bo one się tam rzeczywiście mogą przydać. To jest. Naciskamy. Szybko. I go nie wymaga. O, będą te przejścia. Te czerwone tutaj. Te bariery są bardzo niebezpieczne. Ostrożnie. To by tak jak w filmie. W sumie teraz to się może na Qui-Gona przyłączmy. Zepsuta. Więc otworzymy ją ręcznie. Dokładnie. Z tej strony też. No tam dalej też są takie. Ale się powinno zboić tutaj. Biegnij, Qui-Gon. Znowu? Cierpliwości, Padałań. Tutaj. A ja wreszcie polski dawnik widzę. Chyba, że nie. Nie, to jest tutaj, więc... O, teraz. Co? Nie działa. Już nie, chyba nie, chyba źle to zrobiłem. To ma być tu, a to tu. O, teraz to powinno działać. Może nie działa? Nie, działa. Unieś swój miecz, Obi-Wanie. Bitwa trwa dalej. Unik. Zaczynam mieć dosyć, mistrzu. Dobra. Oj, nie. Nie! Co jest? Dobra, już mało mu tam zostało. Moc jest znak zwyciężywa. Ale coś mi te uniki nie działają. A co chodzi? O, teraz zadziałało. Tak. O! Co? What? Ej. Co jest? A, no. No właśnie, Qui-Gon. Obiecasz, że wyszkolisz chłopaka. Tak, mistrzu. Też ukrócili ten... What? Co jest? To koniec tego małego powstania, wasza wysokość. Że królów to wasza okupacja dobiegła końca. To tylko zmyłka. A teraz wysokół omówimy nowy traktat. Dokładnie. Musimy coś zrobić, Artur! Ops! No biedny, współczuję temu piratowi. Nie wiem, bo taki kiedyś na jakimś jeździł, to były taki easter egg chyba do tych zestawów, gdzie były takie planety i były właśnie te takie małe statki. Właśnie miałem ten tutaj Nabu. Generał Jar Jar! Wojsy muszą wyruszać już na bitwopole. No. Generał Tarapas dobrze mówi. Mały problem. No, dokładnie. O nie, jest kolorowo. Jeśli chodzi o monetki w tym tutaj. Małyż. Dlaczego eliminacja? Czy to ustawione? Dlaczego tych wyzwań nie mam zrobionych? Nie wiem. Nie zestawy, no też nie było, nawet nie widziałem żadnego. Postacie. No dobra. Okej, więc pewnie teraz będzie bitwa z tutaj droidami, ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, także widzowie, ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się i bye!